Po 3 latach przerwy na Pomorze powrócił wielki przejazd rowerowy. Całkowita długość trasy, jaką pokonali uczestnicy, wyniosła 170 km. Do mety, która znajdowała się w Sopocie, dotarli mieszkańcy m.in. Starogardu Gdańskiego, Wejherowa, Chojnic, Kartuz oraz Tczewa. W minioną niedzielę wcześniej rano ze Starogardu Gdańskiego wyruszyli uczestnicy 24. Wielkiego Przejazdu Rowerowego. Po godzinie 9 przybyli do Tczewa, gdzie w pobliżu dworcowej lokomotywy czekali na dołączenie do nich tczewian. Trasa była wspaniała, żadnego kolizji żeśmy nie mieli. Pilotaż policji, zabezpieczenie karetki z tyłu, także... Wcześniej, niektórzy nie zdążyli, po prostu, bo zaspali. To który Państwo musieli wyjechać ze Starogardu? Ile czasu też zajęło pokonanie tej trasy? Pokonanie około 2 godzin, w granicach 14 do 15 km na godzinę. Myśmy mieli tempo takie ustalone. O godzinie 7.10 żeśmy mieli zbiórkę, 7.20 wyjazd ze Starogardu. No i dotarliśmy tutaj przed chwilą, nie? 30, trochę przed czasem żeśmy przyjechali. To już jest 24. przejazd, a który to jest przejazd dla Pana? Dla mnie jest już, nie wiem, kilkanaście razy byłem już chyba, ale po raz drugi organizuję ze Starogardu, bo nigdy ze Starogardu tego przejazdu nie było. Ja w 2019 roku po raz pierwszy zorganizowałem taki przejazd, no i teraz jest drugi. No nie przez pandemię nie było 3 przejazdów, nie? Bo 3 lata były przerwy. Prócz peletonu południowego obejmującego Starogard i Tczew, zorganizowano również peleton północny, zachodni i gdański. Meta wszystkich peletonów znajdowała się w samym centrum Trójmiasta. Zjeżdżamy się do głównego ronda przed Sobotem. Wszystkie kolumny na rondzie się łączymy i potem wjeżdżamy do Sopotu już jako całość grupy. Na Błonie do Sopotu. To jest tam w granicach morza blisko molo. Skąd Państwo przyjechali do nas do Tczewa? Słupkowy, Gręblin i Pelflin. Jak się jechało? Dobrze, bardzo dobrze. Nie było problemu, żeby w niedzielę wstać tak wcześnie? Nie, absolutnie. Pierwszy raz ten przejazd? Nie, trzeci. Ja z Pelplina. I jak się jechało dzisiaj o niedzielnym pojazdzie? Dobrze, fajnie. Jak dużo czasu potrzeba było, żeby przejechać tą trasę? Nie, zależy jak się szybko jedzie, nie? To z jakiego powodu wziąłeś udział? Spróbować chciałem, czy dam radę. I dałeś, dojechałeś do Tczewa? No, na razie tak. Ale wybierasz się aż do Sopotu. Jak Państwo dojedziecie do Sopotu, to jak wygląda podróż powrotna? Rowerem, wracamy. Czyli taka sama trasa, tylko w drugą stronę. Tak, dokładnie. Strzeba jest już tutaj. Trzeba, miejscowi. Czyli dopiero się szykujecie do wyjazdu. Tak. Od wczoraj gotowi już. Przygotowanie. A pierwszy raz bierzecie udział, czy? Nie. Po tej przerwie była 2-letnia, a tak jeździliśmy 2 lata z rzędu. Znaczy ja dopiero 2 lata, nie wiem jak tam reszta. Ja jeszcze w 2015 też jeździłem już na tym przejeździe. Jak nastawienie dzisiaj? Pozytywne, słońce jest najważniejsze. My przyjechaliśmy z Chojnic, przyjechaliśmy pociągiem do Tczewa. I teraz chcemy jechać z Tczewem dalej, tutaj z wszystkimi, natomiast duża też grupa chojnicka, chojnicy cykliści, pojechali dalej pociągiem do Gdańska i tam pojadą na tą trasę, żeby jechać tym tunelem pod Martwą Wisłą. Także chojnice są silnie reprezentowane na tym rajdzie. No i tak marzy nam się, żeby kiedyś jechać z Chojnic do Gdańska, tylko nie wiem, czy nam się uda, żeby aż z Chojnic przyjechać tutaj do Gdańska ten przejazd, ale zobaczymy, będziemy ćwiczyć. Życzymy w takim razie udanego przejazdu aż do Trójmiasta. Dziękuję bardzo, dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy ze mną chcieli tutaj przyjechać i tak dalej. I pozdrawiam.